Zieleń i ogromny telewizor. Witajcie, Paweł Łagownik, Fahrenheit Nieruchomości, a za chwilę Huta Nieruchomości. Przypomnę, że jest to film 360, więc jeżeli chcecie, to obracajcie palcem, myszką bądź przez Google VR. To mieszkanie jest przeznaczone pod wynajem. Mam tutaj dwa pokoje. Gdańsk, Żabianka, ulica Wejhera. Oddzielna kuchnia, oddzielna łazienka. Jeżeli chodzi o lokalizację, to jest to budynek numer 3 przy ulicy Wejhera, jak już wspomniałem. I tutaj macie tak naprawdę wszystko. Bo za tym budynkiem, który widzicie... No właśnie, wyjdźmy na balkon. Za tym budynkiem, który widzicie tam, jest już linia tramwajowa. Tam zobaczcie, macie sklepy, restauracje, znajdziecie tam piekarnię, znajdziecie monopolowy. Kawałek dalej jest nawet Biedronka. Są też kawałek dalej inne dyskonty spożywcze. Jest też Bar Kmar, słynny na cały Gdańsk. Jest to tak naprawdę dużo... Ciężko mi powiedzieć, czego tutaj nie ma, bo tutaj jest wszystko. A co jest bardzo istotne, tam, za tamtymi drzewami, kawałek dalej, jest już morze. Co prawda nie dopiero za tymi drzewami, tylko jeszcze kawałek dalej, ale stąd już jest bardzo blisko nad morzem, więc można spacerkiem 10-15 minut przejść i jesteście na plaży. Przechodzimy dalej do mieszkania. Zobaczcie, tutaj jest rogówka. Ta rogówka jest rozkładana, jest stolik kawowy, jest ogromny telewizor, zestaw wypoczynkowy. Możecie to mieszkanie potraktować jako mieszkanie dla dwóch osób, w sensie pary, albo możecie to potraktować jako dwóch osobnych najemców i wtedy będziecie sobie sami rządzili, każdy w swoim pokoju. Wyszliśmy teraz do pokoju, który można powiedzieć, że docelowo może być sypialnią. I zobaczcie, tutaj jest rozkładana sofa, tutaj mamy ogromną komodę, a tutaj mamy szafę w zabudowę typu komando. Celowo jej nie zamykałem, żebyście mogli zobaczyć, że mamy drążki z lewej i z prawej strony, a na dole po prawej stronie mamy duże szuflady, a po lewej mamy szuflady mniejsze. Tutaj też jest stolik kawowy. Zobaczcie, jaka piękna zestawa stołowa. Nie pozostaje nic innego, jak pójść do kuchni. Pokoje nie były jeszcze nigdy używane przez nikogo zamieszkałe. To jest stan na rok 2021. Zobaczcie, tutaj jest kuchnia. Jest wszystko, czego potrzebujemy. Jest pełnowymiarowa lodówka z zamrażarką, jest piekarnik. Jest płyta grzewcza gazowa. Są szafki. Tutaj mam, słuchajcie, jakieś również zestawy. Nie zdziwiłbym się, jakby też nie były pozostane. Eleganckie, pozłacane talerzyki. I teraz pokażę Wam jeszcze łazienkę. Do łazienki przychodzimy zawsze tym eleganckim przedpokojem. Tam załatwiamy kwestie kurtek i płaszczy. Tutaj przeglądamy się w lustrze. A tutaj wchodzimy do łazienki, pomyślę, w której spędzamy jak najmniej czasu. Ona jest w takich kolorach pastelowych. Jest oczywiście pralka, jest wanna, jest umywalka i jest miska ustępowa zintegrowana ze spłuczką. I też bardzo fajny gadżet. Zobaczcie, tam u góry może to tak troszeczkę, jak to niektórzy mówią, wieje siarą, ale bardzo wygodna rzecz. Takie linki są super sprawą. Nie musicie po całym domu mieć takich tych suszarek stojących, więc jest to bardzo, bardzo wygodne. Jeżeli macie czasami problem z tym, gdzie coś do prania, tutaj możecie zrobić to w łazience nad wanną, a jak nie, możecie użyć standardowego rozwiązania. Widzimy się na prezentacji 505 674 0229. Cześć.